Witajcie, z tej strony Ponguj, a dzisiaj zagram sobie w Sister Location Custom Night. Dzisiaj będziemy robić Gearless Night, a zostało nam już tylko trzeci ten Gearless Night. Tutaj Cupcake Challenge, który tutaj już ma dosyć dużo osób, ale zdaje mi się, że Cupcake Challenge będzie zdecydowanie łatwiejszy niż Gearless Night. Cupcake Challenge jest takim wstępem do tego, co możemy tu zobaczyć, ale nie ma tego, czyli mini win najgorszych, których nienawidzę. Nie ma Yendo. Nie ma Bidi Baba, więc chyba warto jedyne, na czym musimy się skupić, w sensie nasłuchiwać. Raczej powinno być to lepsze, ale dzisiaj robimy Gearless Night, czyli nasłuchiwanie Balory, nasłuchiwanie Bidi Baba. Zerkaj na kamery na Phantom Foxiego, ale jak najmniej zerkać na kamery, ponieważ jest Bonnet Minirina combo. Jeszcze Bonneta samego jestem w stanie znieść, ale jak mi wejdzie 5 Minirin, które zasłaniają mi tego Bonneta, to jest już rzeź, nie? No mamy też miniliny, które nam tam tlen zabierają. One są jakieś, jakbym powiedział, najmniej jakoś... Najmniej by mi osobiście przeszkadzają. Znaczy, raczej póki nie ma ich w połączeniu z Yendo, to jest znośnie. Okej. Okej, podejdź jeszcze trochę Balora. Okej. Poszli sobie wszyscy. I to jest znośny start. Ok, jest dobrze. I wchodzi nam pierwsza minirina. Co ty się stało? Phantom Fox mnie zjumpscarował, ale w tym samym momencie zamknąłem drzwi i Phantom Fox zaczął mi stukać w te drzwi. Co się stało? Nie. Można by to za błąd uznać. Można by tym do składa napisać, może nawet zrobię. W sensie gra się powinna kończyć, już nie powinienem nic móc robić, jak Phantom Fox mnie jumpscaruje. Powinienem po prostu... Powinienem się wszystko zablokować, a nie... Że zamknąłem drzwi i tam. Nie jest źle, nie jest też jakoś super dobrze. Okej, jest cicho. Okej, pierwsza minirina. Okej. Okay.
Nie podchodź. Powinienem myszkę trzymać nie... na poziomie wysokości nosa. To mi powinno ułatwić sprawę. Problem tym, że będę musiał tę myszkę ruszyć potem. Właśnie teraz. Ło, rany. Nie rób mi tak. Ale teraz podszedł. Zabawa strasznie po prawej kampi. Okej, wyciszła się. Mamy stabilnie prądu, tylko żeby głupoty nie zrobić. Spod takiej. Okej, już prawie minąłem ten dźwięk. Już nie byłem pewny, czy go na pewno usłyszałem. Ciężko, ciężko. Mamy chwilę spokoju, więc ty, poradźmy prądem. No szukaj, szukaj. 18%. Za wcześnie chyba. No dopiero teraz powinienem. O rany, panie, proszę cię, ogar! Bidibab. Jestem tak blisko. Ale kurczę. Ciężkie to jest. To jest już jeden z tych cięższych challenge. Głośnie mów, bo cię nie słyszę. Okej. Trochę dużo tego powietrza zeszło. Okej. Okay.
spokojnie, spokojnie, damy sobie radę. Hej, Minirinę. Okay. Mamy bardzo nastyk prądu. I 5 już was jest. Okej, kimyszka. Więc już chyba nie będę musiał powietrza naprawiać, więc zdaje mi się, że kurczę, zdaje się, że do 6 rano wytrzymam. Nic nie widzę. Jest! Brak tlenu mi teoretycznie nic nie robi. Tak, czysto teoretycznie. Po prostu przeszkadza. Po prostu mi przeszkadza. W sensie, że niczego nie widzę, ale w tym momencie już niczego widzieć nie potrzebowałem. Cóż, okazuje się, że minigierka z Purple Guy to już była ostatnia. Daliśmy sobie radę, ale tak na styk, naprawdę. To jest ciężkie. Tych boner na 20, miniliny na 5, czyli prawie, to prawie nic nie było. W tej chwili jest Cupcake Challenge, co będę następnie robił. Balora będzie
zasuwała, Freddy będzie zasuwał. Na Foxy się trzeba patrzeć i tutaj się możemy na luzie na Foxy'ego patrzeć, bo miniliny nam nie szkodzą dwójki. Ale cóż, to już na tym odcinku. W tym dziękuję wam serdecznie za oglądanie, przeszliśmy Gears Night. Było to bardzo ciężkie. Dziękuję, do zobaczenia w następnych odcinkach. Cześć!